Dwa tygodnie temu informowaliśmy o grupie 15 młodych lekarzy, którzy w ramach stażu trafili do grójeckiego szpitala. Medycy, którym od pierwszych dni towarzyszymy z kamerą, już na dobre zadomowili się w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu. Praktyki odbywane w szpitalnych oddziałach pozwalają zdobywać grupie lekarzy stażystów wiedzę i nowe umiejętności. Staż zaczęłam 1 października, więc mija właśnie trzeci tydzień stażu. Obecnie odbywam staż na anestezjologii intensywnej terapii. Dzisiaj jestem na bloku operacyjnym, pomagam przy znieczuleniu pacjenta, przygotowaniu pacjenta do operacji. Obecnie odbywa się operacja laparotomii. W praktyce okazuje się, że troszkę wygląda to inaczej niż jesteśmy uczeni z książek, więc cieszę się, że mam możliwość zdobycia wiedzy od tej części praktycznej tutaj w szpitalu. W szpitalu zostaliśmy bardzo mile i serdecznie przyjęci. Wszyscy są bardzo pomocni dla nas i chętni do nauczenia nas czegoś praktycznego. Co roku przychodzi do nas na staż podyplomowy kilkunastu stażystów. Bardzo dobrze się wkomponowują w zespoły lekarskie. Oczywiście na początku, przez pierwsze kilka tygodni, poznają strukturę szpitala, poznają nasze zwyczaje, poznają procedury i powolutku wdrażamy ich w nasze działania. Uczestniczą lekarze w obchodach, badają pacjentów, asystują do zabiegów operacyjnych, pomagają w dokumentacji. Należy pamiętać, że są to lekarze już, którzy tam jeszcze oczekują, oczywiście szykują się do egzaminu końcowego, ale już potrafią zbadać, potrafią poprowadzić leczenie pacjenta, potrafią zaordynować leki, badania i tutaj naprawdę stanowią dużą podporę, dużą pomoc dla naszego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego.